Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny vlog. Mimo że nagrywaliśmy vlogi na wakacjach w Zakopanem, w Zakopanem nagrałem tylko Q&A, to czuję, że jak jestem w domu, to tak naprawdę dopiero wraca, więc dzień dobry, już w sprawie gotowego domu. Jak widzicie, są jeszcze jakieś tam żółte taśmy, są malutkie pierdółki, garaż się robi, ale poza tym jest prawie gotowy. Przez weekend byłem na szkoleniu Mateusza Grzesiaka, nie będę wam za dużo mówił, bo może kogoś to nie obchodzi, nie chcę zanudzać, chcę tylko powiedzieć, że byliście elementem szkolenia, można tak powiedzieć, i z tego jestem bardzo dumny. Może skombinuję jakoś nagrania z Edu, żeby to wam pokazać jakoś, nie wiem, za miesiąc czy coś, ale była taka sytuacja, opowiem wam szybko i zaczynamy tego vloga. Była sytuacja, gdzie Mateusz mówi o czymś, jest 1300 osób na sali i Mateusz mówi, bardzo się cieszę, bardzo doceniam to, że oznaczacie mnie na waszych Instagramach, na socjalach. Ja sobie wracałem taksówką z domu i patrzyłem, co oznaczyliście. I Mateusz za chwilę: przepraszam, a jest na sali może Luka? Ja mówię: ja pierdzielę, 1300 osób siedzi. Luka, jesteś? I ja dosłownie nie wiem, czy mam gdzie położyć aparat. Tutaj to pokażę, bo nie mam gdzie postawić aparatu, także siedzę sobie. Ja tak tylko jestem i usiadłem od razu. No i ogólnie Mateusz dosłownie teraz cytuję: Luka jest youtuberem, ma tam 700 tysięcy czy 800 tysięcy obserwujących. Ile masz, Luka? I ja znowu: 1300 osób, a ja muszę się chwalić, ile mam followersów. 730. Ile? 730. Ja pierdzielę, wstyd. Tak jakby ktoś stawia, żeby się pochwalić, ile ma followersów. Mateusz opowiedział o tym, że jak wstawiłem stories, to bardzo dużo osób do niego napisało. Tam nie wiem ile wiadomości prywatnych było, nawet błagam, odpisz Lucky Luka, więc Luka ma takich widzów. Tak powiedział dosłownie, więc możecie śmiało powiedzieć, że na szkoleniu Mateusza Grzesiaka do najlepszego, największego coacha w Polsce, wy byliście tematem przez jakiś czas numer jeden. A my zaczynamy film. 3, 2, 1. Dodatkowo dostałem taką torbę, a w niej oprócz różnych tam broszur dostałem książkę Psychologia hejtu. Fajna, bardzo fajna. Ja już ją czytałem, oczywiście, że mam wszystkie książki Mateusza Grzesiaka. W sensie on ma 27, się dowiedziałem, więc prawdopodobnie nie wiem gdzie. Ja mam chyba z 15. Coś w tym stylu, więc nie wiem, gdzie ta reszta. Może chodziło, że w innych językach, może właśnie za granicą, nie wiem. W każdym razie Psychologia hejtu, czyli jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym. I jest to książka tak jakby pokazująca dwie perspektywy. Nie tylko mówiąca o tym, jak osoba, nie wiem, publiczna ma się zachowywać, tylko jeszcze rozpracowuje, jak dobrze pamiętam, bo czytałem ją chyba z 3-4 lata temu, że rozpracowuje też osobę hejtującą. Dlaczego to robi? Zobaczcie na przykład, a dobra, no to najpierw wam pokażę, o co chodzi, ponieważ dostałem książkę, a w środku Mateusz Grzesiak mi się podpisał: dla Luki Edu 2024. Jest to prezent od Mateusza, od jego teamu, więc bardzo się cieszę. Pokażę szybko spis treści. Zobaczcie, rodzaje i motywatory hejtu, próba nakreślenia zjawiska hejtu, możliwe rodzaje i cele hejtu, język hejtu, kompleksy kulturowe, indywidualna zemsta, zazdrość i zawiść, projekcja własnych cieni, chęć wywołania wrażenia zainteresowania. Więc naprawdę też polecam tą książkę. Czytałem ją już dawno, wchodzi ładnie. To która to w końcu? Pokaż. Lewa? Nie. Lewa? Tak jest. Lewa. I jeszcze raz, która? Lewa? Tak. Lewa. Bardzo ładnie. Gotowi i w końcu mogę zrobić ten kadr. Jak ja się cieszę z tego lustra, naprawdę. Cała ta pizzerka, nie? No wiadomo, wiadomo, że tak, ale już 3 dni, już jak na szkolenie wychodziłem, to 3 dni po prostu wychodziłem i tu nagrywałem, taki byłem zadowolony z tego, że sobie nagrywałem i wychodziłem z domu, i tak też jest teraz. Gdzie idziemy? Co? A że moja żona, to jej pomysł? Tak? To miałem powiedzieć? Kto to posprzątał wszystko? Kto rozpakował dom? A chciałem powiedzieć później o tym bardzo, bardzo mocno, no, ale to twój pomysł też, te lustra, prawda? Tak. Ja wiem, ja mam specjalną kwestię na to. Specjalnie mam kącik pochwał żony w tym vlogu, więc spokojnie, oczywiście, że będzie. A Charlie cały czas mówi cynamonek. Jak? Cimanonek. A, cimanonek, dobra, my idziemy na cimanonek. Może jeszcze cynamonku mój. Daj mamie, buzi, idziemy. Cimanonek. Piękny dzień, będzie bawił się. Cimanonek. Dobra, już cimamonku, idziemy. Boże, nie umiem. Dawno nie było ci przy szkole, po 2 tygodnie ponad. Jezuś Mario. Obyś jakieś choroby nam nie przyniosła. Idziemy po 2 tygodniach do przedszkola. Cieszysz się, że jesteś, że do przedszkola idziesz? Tak, i Charlie cały czas mówi o cynamonek, bo to chodzi o cynamonkę, ponieważ umówiliśmy się, że bardzo chciała zjeść cynamonkę przed tym przedszkolnym śniadaniem. Proszę, ja ciebie. Proszę bardzo, chcesz? Proszę.
Nie podoba ci się ta piosenka? Te superhero ci się nie podoba? Kurde. No dobra, ale sprawdźmy, czy to tylko chodzi o twój humor, czy... O, dobra. Sprawdźmy, czy to chodzi tylko o twój humor, czy o... ogólnie o piosenkę. A ta ci się podoba? Podoba ci się ta? Na 3-4 w przedszkole, 3-4! Zapóźno. Przedszkole! Za późno. Co za późno? Ale śmieszne. Dobra, idź do foteli. Masz minut za późno. Co? Masz minutę za późno. Minutę aż za późno? Aha. Dobra, cynamonka? Dobra, cynamonka? Nie powtarzaj po mnie. Nie powtarzaj po mnie. Charlie? Charlie? Charlotte Elizabeth Trochonowicz. Charlotte Eliza Trochonowicz. Pet. Where is your daddy? Where is daddy? Co to idzie? Dzień dobry. Znasz? No. Jak on ma imię? Nie wiem. Pasza! Pasza? No! Później we vlogu miałem zrobić ostatnią taką aktualizację naszego domu, co się wydarzyło, jak nas nie było. I w ogóle co się wydarzyło, jak nie widzieliście na filmie. No i mamy jedną niespodziewaną aktualizację. Ja jestem w kropce. Chciałem powiedzieć w szoku, ale bardziej w kropce. Chyba ja też w szoku. Dobrze, oddalmy, zapoznajmy wszystkich. Jezu. Z szeroką perspektywą. Pękną prysznic. W sensie totalnie jakby nie wiadomo, o co chodzi, bo nie uderzyliśmy. Ja wchodzę, otwieram drzwi, ja mówię, co żeś narobił? A on, co, nic? Ja mówię, jak to nic? No i nie mogłam się wysłowić nawet, jak tu weszło. Ja mówię, no co się dzieje? O, tam na podłodze siedziałem, pokazywałem wam książkę. I w tym momencie Andrzejka wchodzi do łazienki i mówi, coś ty narobił? Ja mówię, co narobiłem? Już słyszysz te odgłosy? Bo to dalej pęka. Na szczęście nie było niuni ani nic, ale to dalej pęka. Ja na początku myślałem, że woda leci. Nie dotykaj, nie dotykaj, to pęknie. Zamknij to, żeby mnie uszkodziło. To zaraz pierdyknie, słuchaj. Zamknij może jeszcze ten kibelek, żeby nie wpadło to szkło w razie co. Dostaliśmy dyspozycję, że lepiej to teraz puknąć, wyrzucić po to, że... No żeby, poczekaj, żeby to się wszystko walnęło. Bez względu na bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? Żeby już to po prostu, żeby to posprzątać wszystko. Jesteś gotowa? Tak. I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Welcome to Jackass. O, boję się, jak to na mnie zleci, przecież jest niebezpieczne. Mogę ja? Słuchaj? Czy ty mi robisz kasy na głowie? No. Nie. Kurde, myśla, no co to jest? Tak miało być właśnie zrobić. Nie wiem, czy na filmie będzie to słychać, ale jest cały czas ja myślałem, że woda kapie. Ja, boję się, że ktoś tu wejdzie i... Mówili, że jak będziemy mieszkać w domu, zaczną się obowiązki. Nawet miotły nie mamy, żeby zamieść. Nie od razu z olbrzymim zbudowanym, spokojnie. Się prowadzi. Musimy jechać po miotły do Sadyby. Weź u góry jeszcze tam. I teraz robimy challenge, zdejmujemy gołe stopy i chodzimy. Ja pierdzielę, mój prysznic! To jeszcze a propos, bo jedną z aktualizacji był właśnie kamień w prysznicu, więc po prostu już... Tak wygląda nasz prysznic, kamień działa, jeszcze mamy tutaj będziemy mogli, jeszcze nie ma tego regulacji na zasadzie mniej, bardziej, cieplej, zimniej. Kiedy się kopałem, miałem nadzieję, że jeszcze zrobię przebitkę wieczorną, jak pod prysznicem podświetlony, więc wyobraźmy sobie właśnie, że ja w tym momencie się tutaj kąpię, bardzo ładnie kamień świeci, naprawdę te półeczki naprawdę są prześwietne, to jest wszystko prześwietne. Najważniejsze jest to, że mamy termostat, klikamy sobie, woda leci stąd, jak tylko chcemy, ale dzisiaj tego nie pokażemy. Co jest najlepsze dla mojej żony w sytuacjach stresowych? Minuty po tym, jak pękła nam szyba w prysznicu. Wiza na miłość na odwrót. Aha, dobra, jest taki tytuł, tak? Panowie nam teraz robią wylewkę. Tak, teraz, to prawda, już mamy przyczynę chyba. Pan producer zapytał mnie, czy nie mają czegoś takiego w garażu, nie? No i stoi coś takiego. A ja poszłam na zwiady i stoi coś takiego.
No to jest to samo. No i napisano i mamy winowajcę. Czas na sprzątanie domu, ale to jest tylko już takie... Ja ogólnie przyjeżdżając tutaj z Omanu do Warszawy przed wjazdem do Zakopanego czułem się beznadziejnie, bo to był taki syf, no niesamowity. Później poszedłem na 3 dni szkolenia, jak już wróciliśmy z Zakopanego i wróciłem do domu i było czyściutko. Może nie, masz jakieś zdjęcie, jak było brudno? W sensie jak było... Masz, tak? To tak to wyglądało. A masz przed i po, nie? Tak. Super. Tak wyglądało przed, na przykład tutaj korytarz. I tak wyglądał po, więc teraz to już są tylko takie domowe brudy na zasadzie zostawienie talerzyka, miseczki, a tak dom jest czysty, pachnący, piękny i można w nim w końcu mieszkać, więc leciutko czas posprzątać i w drogę. Aktualizacją, która mnie najbardziej cieszy, jest gabinet. Jest gabinet, który jak widzicie nie jest jeszcze, znaczy nie, jest wykończony, tylko że jeszcze jak zwykle różne zakątki pełnią funkcję magazynową. Tu naprawdę było też potwornie kiedyś. Teraz już jest tylko kanapa zawalona jakimiś tam pościelami, kołdrami, moimi bluzami i poza tym nic. I to było moje marzenie. Tak to wygląda. Tu mamy za drzwiami szafeczkę, taką małą na jakieś dokumenty, nie dokumenty. Mamy naprawdę piękną sztukaterię, która robi tutaj klimat. I brakujące ogniwo, oczywiście biurko, którego nie było, już jest docelowo z widokiem na piękny ogród. Na razie tego nie ma, ale tak czy inaczej piękne, duże okno będzie powodować, że naprawdę będzie się tu miło pracowało. Zobacz, jaka przesyłka przyszła. O Boże. Piękne, no. Piękne. A to nie jest za duże? Na 4 lata. Taka, wiesz, troszkę luźniejsza, żeby była. Bardzo ładne. Widzicie, mówiłem o tym. Mamusia. Mamusia codziennie. Codziennie przychodzą do nas paczki z ubrankami dla Szarlotki. Codziennie. Naprawdę codziennie. Nie. Ostatni raz przed wyjazdem do Omanu przyszły. No nie było nas, to nie przychodziły. Wiadomo. No tak, ale zamówiłam przed na wyjazd, a teraz już nie będę zamawiać, bo nie jedziemy nigdzie. I przyjdzie jakaś jeszcze paczka? Tak. Jedna. Ostatnia. Bardzo go kocham. Przyjechaliśmy szybko do Smyka na zakupy, ponieważ Angelika jutro opuszcza mnie na cały dzień. A będziesz wieczorem, czy nie? Chyba na noc też. Czyli jutro od rana i wieczór i noc? Kurde. Ponieważ Żanetka dzisiaj już miała, tak? Już się obudziła teraz. Dzisiaj operację ma. Więc muszę kupić jakieś tam różne pierdoły, bo jadę się dziećmi zająć. Dobra, przyjaciółka jesteś. Będzie babcia też, nie? Powiedzmy, że na noc, żeby nie było, że jakieś tam mocne rzeczy. Bo operacja brzmi groźnie. Co znaczy, że na noc, że mocne rzeczy? Na nos. A, na nos, tak. Operację na nos miała. I tak pomyślałam sobie, wiecie, jak jednak te dzieci będą lgnąć do niej, ona będzie pewnie taka osłabiona. To pojadę i wymyśliłam, że kupię takie różne rzeczy. To jest fajne, co? Fajne. Jesteś taka dobrą lampka. Przyjaciółką bardzo. Ona zawsze jest też dla mnie. A, prawda. Zawsze. Pamiętasz, jak przywiozła nam sushi na porodówkę, na przykład? Jak ja zawsze od niej mam wsparcie, jak trzeba. Jak miałam, pamiętam, operację na wyrostek, to też przyjechała z taką choinką do mnie, a mi było tak smutno, że jestem sama. I ona jest w domu, tak? Już? Nie. Ale będzie w domu? Się. Ale to będzie jutro. Z tobą w domu? Tak. Jutro, okej. Okay. Myślałam, że w szpitalu. Albo co gorsze, że będzie z Grzesiem sama. Że ja? Nie, dlaczego? Zazdrosny jesteś? Żartuję. To fajne rzeczy, ostatnio one u mnie malowały, ale ja się boję, że ona mnie pogoni z tymi farbami. Na pewno pogoni, ona zawsze nam przynosi też jakieś rzeczy takie, nie? Nie, ale wiesz co, to będzie fajne, bo tu będzie można sobie to fajnie... A co tu się robi? To jest w ogóle jest lampka, tak? Lampka, tak. Unicorn lamp, bierzemy to. To jest dla naszej Charlie, a jej by się naprawdę to spodobało. Ale to jeszcze jest za mała, to jest 8+. No, czemu? To nie chodzi o samą czaszkę. Prawdziwa czaszka do złożenia, specjalny miękki mózg do stworzenia, dobra, wiele ciekawostek. To jeszcze nie teraz. Charlie. Nie, no dobra.
Brzmi to skomplikowanie. To prawda, Charlie ma teraz taką fazę, znaczy już od dłuższego czasu, że zabawki, każda zabawka, jakby nie wiem, o, bębenek jest na przykład fajny, ale każdą zabawkę, jaką by dostała, zwykłą, by pobawiła się 5 minut i wyrzuciła w kąt. A jakieś takie manualne, robienie bransoletek, te slimy też, ale coś, robienie bransoletek przede wszystkim, coś, co później będzie stałe na szyjników, to jest zajawa. Codziennie przychodzę do domu, tatuś, mam dla ciebie bransoletkę i dzisiaj zdjąłem ją akurat, ale wczoraj cały dzień chodziłem właśnie w takiej bransoletce. Będziemy mieć zabawę w dekorowanie okien. Jak to będziemy mieli? Żanetkowie. U Żanetki, okej. Będziemy robić wiosenne okna u każdej pokoju. Ona cię zamorduje. Ale to jest takie, że taka żelka odkleja się. Okej. Będziemy mieć robienie bransoletek. No te unicorny. A czekaj, to jest to samo? Chyba tak. Co to jest? Nie no, fajnie. Mówię, że jakiś żyw wygląda jak żyw. O, jeszcze tatuaże są. Uuu, dobra, wezmę tatuaże. I jeszcze szalona ciotka z Ameryki. I jeszcze naklejki na pozorcie są, zobacz, jakie fajne. Kule do kąpieli Chupa Chups. Dzielę. Błyszczyk na bransoletce. I take five. I take five. A to? Przecież fajne, nie? Chciałam teraz... Chciałam wejść do Sephory i kupić jakieś maseczki, żebyśmy sobie zrobiły. A jak ona z nosem? Dopiero szczeliwe. Takie może jakieś... Ale możesz, kup maseczkę nie. I wytnij na nos ona takie. Ona będzie cała tu obklejona, nie? Ja mówię, kurde, zrobimy sobie maseczki. Kupię maseczki jej. Kupię jej maseczkę w Sephory taką do ust, tego Laneige, fajną. A ona będzie obolała cała na twarzy. Musi nawilżać usta, rozumiesz? Więc kupię jej fajną i kupię jej maskę, rozumiem. Maskę do stóp. Zrobię jej. A wiesz, że ona będzie miała lima nie po jednej i po drugiej stronie? Nie. No, będzie miała złamany nos, nie? Nie, bo przeżywałam to, jak byłam mała z moją mamą. A ja wiem, bo oglądałem z 1000 odcinków Dr. Beverly Hills 9210 na E-Entertainment. Mi mama nie powiedziała, że będzie miała robiony. Weszłam do domu i zobaczyłam ją w takich siniach. Byłam przerażona. Myślałam, że pobił ją ktoś z naszej rodziny. Chcesz test? Test o operacjach plastycznych? Podaj mi wszystkie, jakie znasz, metody wprowadzania implantu do piersi, czyli sztuczne piersi, no. Jakimi metodami? Jakim drogą albo wiesz? No albo jest tutaj ta metoda pod piersią, podcinane są i jest tak jest, implant zaliczone. Przez sutek. Zaliczone. Jest, jakiś jest jeszcze jeden. Buzie? Nie, jeszcze jeden jest, oglądałem. Przez pachę. Nie. Ogon... Przez pachę też są, nie. Przez no to może. Tutaj są chyba no, nacięcia. No to może, ale to chodzi tutaj? Chyba o na... Tutaj i tutaj. Przez pępek. Sadzają taki implant, zwijają, aha, implant zwijają w rurkę, przez cały pępek, przez cały brzuch, tutaj i wsadzają to. Wiedziałem, bo oglądam. Chciałem być kiedyś plastykiem. Chirurgiem plastycznym. Dlaczego nie jesteś? No byłem za tuman w szkole po prostu i nie. Szybka przerwa na Starbucksa. Ja na razie dzisiaj nie miałem ochoty na kawę. Dragon Fruit na lemoniadzie. Piękny wygląd. Siedzę sobie na kawce. Angelika powiedziała, że na chwilę idzie do Sephory i dostaje wiadomość. Uwaga. Ale nie po to poszłam do Sephory. Nie, oczywiście. No, kupiłam Żanetce taki prezent ładny z różnymi fajnymi rzeczami. No i kupiłam jej przy okazji perfumy, które bardzo lubi. A nie wiedziałam, że mi się spodobają podobne. No. I nagle dostaje wiadomość na WhatsAppie. Chcesz mi kupić prezent na walentynki? Piękne perfumy są. I jeszcze ja dopiero zobaczyłem, jak akurat Andrzejka przychodziła, co nie odpisujesz, że prezent walentynkowy zaliczony, a chcesz pokazać w ogóle? Które to twoje? To moje. Ładne bardzo, już nawet wszystkie były ładne, więc nie wiesz, wiesz które to? To są Tommy Fordy i właśnie Żanetka miała w Miami takie fioletowe, więc jej te fioletowe kupiłam, a nawet nie wiedziałam, że takie ładne są czarne, bo te fioletowe nie są takie do końca w moim guście, są ładne, ale to nie jest takie coś, że wącham i o Jezu. Adaś Drinkowski uwielbia. A te czarne powąchałam i mówię, kurde, jakie ładne, mocne. Co to jest? Black Orchid, czarna orchidea, ale kojarzy mi się z takim mocnym arabskim zapachem. Trochę kadzidlanym, trochę... No, bardzo takim... ładne, bardzo ładne. Ja zazwyczaj wolę takie świeże perfumy, ale jaka ładna buteleczka, co? Mhm, bardzo ładne. A jeszcze oczywiście zmysł biznesowy pomógł mi zaoszczędzić. Nie żartuję, mam po prostu zakupoholiczkę żonę i kupując prezent na walentynki, dostałem zniżkę za jej zakupy.
Z mojej karty. Tak, także użyłem. Ja tyle rzeczy kupuję w Safari, że mam po prostu tyle tam tych rabatów. I zazwyczaj kiedyś mam tak, że raz w miesiącu mogłam wykorzystać, nie? A teraz zapytałam się przy pani, no przed chwilką już wykorzystałam na ten. I czy ja mogę więcej niż raz w miesiącu? A pani co powiedziała? Że pani ma tego tyle, że... Także wiecie, jak romantycznie dyskutowaliśmy, do jakiej restauracji pójdziemy, gdzie sobie zjemy. A skończyło się na tym, że kupimy pierogi i zjemy w domu. I obejrzymy Wizę na miłość. Tak, tak? No dobra, no. Byliśmy cały czas właśnie tutaj w Sadybie i podjechałem zatankować. Bo za Sadybą kiedyś tu mieszkaliśmy, nie? Tak, no ile? Z 10 metrów, 15 tak. Obok Sadyby. 2 minuty na nogę. Chodziliśmy tutaj, coś nas uderzało w głowę o drugiej czy o trzeciej, jak kończyliśmy serial. W nocy. Przychodziliśmy tu na stację, kupowaliśmy kanapkę z chorizo, dobrze pamiętam? Tak, i to do tego braliśmy słodki sos chili. Tak. Ale to było, kiedy nie mieliśmy dziecka. No, i spaliśmy do 12, wtedy 13. Tak. Szamka gotowa. Stanowisko do montażu gotowe. Montuję film. W ogóle w tym vlogu, który teraz montuję, jest kampania, którą mam dodać. Nie będę mówić z jaką firmą, bo nie będzie, ze względu na to, że tak jestem ciekawy w ogóle reakcji waszej na ten prysznic i w ogóle, że prawdopodobnie napiszę do firmy, że ten vlog będzie bez współpracy. Dostanę opieprz za to na pewno, ale że już kolejne vlogi, tam któryś sobie oni wybiorą w przyszłości, może być jak najbardziej sponsorowany. Chyba tak zrobię, bo chyba nie wytrzymam, żeby ten vlog puścić dopiero jutro. O kurde, ale pyszny. I Charlie w drodze z przedszkola już przyuważyła reklamówki ze smyka. Musiałem tłumaczyć, że to dla Sary, dla Meliski, ale już niektóre rzeczy sobie przywłaszczyła. Znaczy nie, no to było dla niej bezpośrednio, tak dalej. Ale chodzi mi o to, że już jest w posiadaniu. Błyszczyk i teraz ręcznik. To jest ręcznik? Matko. Jak to możliwe? Nie, to jest świnka Pepa chyba. Nie. Można wycierać. No, ale jak on się zrobił taki ręcznik z takiej kostki? Pierwsza piosenka z przedszkola dzisiaj? Śpiewałam przed chwilą piękna. A, nie. Nie, nie ta. A jaka? Nowa jest, no? No jaka jest inna? Ale mój sam idzie do przedszkola. Nie, nie wierzę. Pokaż drugą łapkę. No prześlij, że to są naklejki na paznokcie? Tak, i na stópki. Pokaż Wojtek styl. To jest niemożliwe. Ale ja wam zawsze mówiłem, że te nogi 7 lat parę zbawiły. Zimną w nóżkę, uciekamy. Ale naprawdę fajnie, nawet do tej marynarki. Wyglądasz tak 20 lat młodziej. Czy ja mam takie tenisówki? Ale masz McQueeny czy tam jakieś... Tak, eleganckie bardzo. No to Nike powinieneś mieć teraz. Nike to mam do tenisa. Ale teraz... W tenisa nie grasz. Ale zacznę grać. McQueeny mam, wiesz co, na niedzielę jak idę na mszę, na roraty rano, zakładam McQueeny. McQueeny. Nawet nie wiesz jak to się mówi? McQueen!